Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 9 głównych powodów, dla których warto kupić nieruchomości dochodowe? Jest ich więcej, a my chętnie takimi informacjami z Państwem się podzielimy. Po prostu skontaktuj się z nami. Kiedy myślisz o Polskiej Credit Union, myślisz zapewne o jednym z naszych oddziałów. I słusznie. Ale czy wiesz, że dzięki internetowi nasza Credit Union może być praktycznie wszędzie? Wystarczy, że zalogujesz się na naszą stronę polcu.com swoim telefonem albo innym urządzeniem, a będziesz mógł korzystać z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze. Dlatego następnym razem, gdy będziesz planował płacić rachunki, przesłać pieniądze, wpłacić czek czy dokonać innej transakcji, pamiętaj, że możesz zrobić to szybko i wygodnie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Od dziś korzystaj z naszych usług z każdego miejsca i o każdej porze, nawet ze swojej ulubionej ławeczki. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać ciekawego artysty, Wojciecha Weissa. Wszechstronnie wykształcony malarz, wykładowca, jeden z artystów okresu Młodej Polski. Wojciech Stanisław Weiss urodził się 4 maja 1875 roku w Leorda na Bukowinie w Rumunii. Był synem Stanisława Weissa i Marii Skopaczyńskich. W 1890 roku z rodziną przenosi się do kraju, do podkrakowskiego Płaszowa. Po ukończeniu gimnazjum Świętej Anny w 1892 roku Weiss rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych. Jest pod wpływem symboliczno-historycznej sztuki Jana Matejki. Jego profesorem jest Władysław Łuszczkiewicz. W czasie studiów odbywa podróż do Europy. Ostatnie 2 lata studiów uczęszczał do klasy mistrzowskiej, którą prowadził Leon Wyczółkowski. To sztuka Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego ma w tym czasie wpływ na kierunek sztuki młodego Weissa. W 1895 maluje Melancholika. To zapowiedź talentu portrecisty. Autoportret z maskami, Przyjaciółki i późniejszy portret Feliksa Jasińskiego to prace łagodne, niosące powiew zadumy i pesymizmu. Tu Weiss bardzo miękko i naturalnie operuje światłem. W roku 1898, po spotkaniu ze Stanisławem Przybyszewskim, pisarzem, poetą, dramaturgiem i publicystą, Weiss podejmuje współpracę z krakowskim życiem. Zostaje członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Wpływ Przybyszewskiego na twórczość młodego Wojciecha Weissa jest ogromny. Przybyszewscy kreowali wiele postaw artystycznych i byli centrum życia cyganerii artystycznej o tendencjach demonicznych. Weiss maluje pastelą nastrojowy portret Dagny Jewel Przybyszewskiej. Pojawia się fascynacja sztuką Muncha i Goi. To ponura, katastroficzna wizja świata. Ilustruje utwory Przybyszewskiego, Chopin, gdzie muzyk jest wchłaniany przez żywioły muzyki i śmierci. Inspirowane prozą Przybyszewskiego powstają kompozycje Taniec i Opętanie. To połączenie pejzażu ze skłębionymi korowodami ludzkich postaci lub manekinów wyjętych z wyobraźni artysty. W roku 1898 artysta maluje wiele pejzaży, tak ważnych w jego twórczości.
Upał przedstawia fragment torowiska w słonecznym skwarze. Pocałunek na trawie, promienny zachód słońca i maki to prace z 1899 roku o wielkiej ekspresji. To pejzaże odzwierciedlające wewnętrzne wizje artysty, często malowane z pamięci, a nie z natury. Silna symbolika, która będzie towarzyszyć Weissowi w jego twórczości w połączeniu z silną ekspresją. Charakteryzują się silną, dynamiczną kompozycją. Kolejny wyjazd do Paryża manifestuje się z zauroczeniem atmosferą życia paryskiej bohemy. Jak wielu artystów, Wojciech Weiss uwielbiał nocne życie towarzyskie, co przedstawiał w scenach kawiarnianych, barwnych balach i dynamice życia ulic. Radość, beztroska, chwilowe wrażenia i emocje to atytuty impresjonizmu i postimpresjonizmu. Z częstych podróży do Włoch przywozi artysta pejzaże i rysunki z Wenecji i okolic. To bardzo luźno, szkicowo malowane prace, napełnione słońcem i atmosferą południa. Czujemy świeżość i atmosferę odpoczynku. Od roku 1907 Wojciech Weiss rozpoczyna wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Będzie piastował stanowisko profesora i trzykrotnie rektora tej uczelni aż do 1947 roku. Był również aktywnym członkiem i prezesem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W 1905 roku Wojciech Weiss wraz z ojcem kupuje dom z sadem w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wynajmuje pracownię na krakowskim Podzamczu, gdzie powstają znakomite akty i pejzaże krakowskie. Po latach twórczych poszukiwań, wzlotów i upadków jego twórczości dojrzał jako człowiek i malarz. Zaczął poszukiwać balansu w życiu i harmonii kolorów w malarstwie. W 1908 roku bierze ślub ze swoją studentką Ireną Silberberg. Staje się ona muzą i ulubionym modelem artysty w wielu malowanych przez niego portretach. Nasycone światłem i kolorem, promieniują radością i szczęściem. Widzimy wspaniałą kontrolę nad oddaniem wszelkich struktur materii. W pejzażach z Ojcowa i Kalwarii Zebrzydowskiej, które malowane techniką olejną z bogatymi fakturami i piękną harmonią, są malowane luźno, prawie szkicowo. W latach 30. artysta wyjeżdża na plenery nadbałtyckie. Dokonują się zmiany w traktowaniu barwy. Ekspresję przejmuje barwna plama i gęstość faktury. Kontury słabną, żywioły nieba i ziemi jednoczą się w jedną materię malarską. Po wybuchu wojny artysta prowadzi akademię do grudnia 1939 roku. Po wojnie powraca na uczelnię, aby zabezpieczyć jej zbiory. Nowe władze w roku 1946 przenoszą go w stan spoczynku. Maluje obrazy nawiązujące do nowych realii. W roku 1950 za manifest otrzymuje pierwszą nagrodę na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki w Warszawie. To obraz o symbolicznej wymowie. Słuchający robotnicy manifestu mają twarze martwe, tępe, jak manekiny. Wojciech Weiss umiera 6 grudnia 1950 roku, przeżywszy 75 lat. Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek artystyczny i niezliczoną ilość studentów. Już za życia był doceniony i nagradzany w kraju i za granicą. Cieszę się, że mogłem przedstawić twórczość tego wybitnego artysty i pedagoga. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!